Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu Rozmów nie tylko o sporcie. Dziś naszym gościem jest Rafał Mikulski, dobry. Trener w Ostrowskiej Szkole Tenisa, w przyszłości też zawodnik. No i właśnie o tej pana karierze chciałem porozmawiać, bo pamiętam pana jako młodego chłopaka, to już może było ile, z 18-20 lat temu, kiedy pan zaczynał. Ta kariera potoczyła się tak, jak pan zakładał, czy gdzieś tam pozostaje lekkie uczucie niedosytu? Znaczy się, no wiadomo, zostaje lekkie uczucie niedosytu, ponieważ moje największe sukcesy osiągałem w czasach juniorskich, niestety nie seniorskich, ale dużo zwiedziłem, dużo grałem na najwyższym poziomie, można powiedzieć, tym juniorskim. Niestety nie udało się w tych turniejach rangi ATP. Ale dużo sukcesów na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej. A o tych właśnie największych mógłby pan powiedzieć? To były w lata, jak miał pan 14-16 lat, tak? Tak, między 14 a 16 lat. No to było Mistrzostwo Polski w debla i brązowy medal w singlu, w Mistrzostwach Polski. Czyli tak naprawdę arena krajowa. Udało się zagrać na międzynarodowej gdzieś w jakiś prestiżowych zawodach? Tak, grałem na wielu turniejach międzynarodowych. Byłem w Stanach, około 4 miesięcy spędziłem w Stanach, gdzie żeśmy grali cały cykl turniejów Mistrzostwa Świata, Orange Bowl, Eddie Hare, takie jedne z największych turniejów na świecie juniorskich graliśmy. Była okazja też pozwiedzać przy okazji, czy to było tylko granie? Jak to wygląda? Tak, tak, bo tam spędziliśmy długi okres też grając w Akademii Nika, nie Nika Bolitierego, tylko Nika Vandermeera. Tam trenowaliśmy i też jeździliśmy po turniejach równolegle. To też było organizowane przez Polski Związek Tenisowy i no, to była taka fajna przygoda właśnie z tenisem za tych czasów juniorskich. Właśnie dla młodego chłopaka, który marzył dziś pewnie o wielkiej karierze, to była taka namiastka, takie właśnie dotknięcie wielkiego tenisa, te wyjazdy na imprezy międzynarodowe? Tak, tak. No na pewno to było duże przeżycie dla nas, dla tych zawodników kadry Polski. Dostaliśmy taką możliwość i w tamtym czasie rywalizowałem z takimi zawodnikami jak Rafael Nadal, Richard Gasquet, Tomasz Berdych. To są pierwsza dziesiątka światowa, można powiedzieć teraz. To co pan czuje teraz właśnie, jak oglądał pan ich z pozycji widza, kibica i oni osiągali właśnie te sukcesy? Znaczy się, no to jest taki troszeczkę właśnie niedosyt się czuję. Ale też wiem, jakie to jest ciężkie tam się dostać, że to nie tylko tak naprawdę ode mnie zależało, ale też od tego sztabu, który jest wokół mnie, od trenerów, od klubów, od finansowania tego wszystkiego, że niestety to w zawodowym tenisie, nie tylko pewnie w zawodowym tenisie, ale w zawodowym sporcie, żeby odnieść sukces, to jest bardzo ważne, żeby to wszystko poukładać, żeby to było wszystko jakby w jedno się składało. Składowa wielu czynników. Składowa wielu czynników i no mi gdzieś jakiegoś tam czynnika zabrakło i nie wypłynęłem na tą szeroką wodę, nie? Ale tak naprawdę też trenował pan w czasach, kiedy jeszcze w Polsce nie było tenisistów tego pokroju, co Agnieszka Radwańska, Jerzy Janowicz, nie wiem, Łukasz Kubot, Marcin Matkowski, Mariusz Fürstenberg, czy obecnie Hubert Hurkacz. To trochę były inne czasy jeszcze, nie? Tak, zgadza się. No to były zupełnie inne czasy jeszcze. Nie było takiego finansowania z Polskiego Związku Tenisowego, jak jest teraz. Teraz powiedzmy taki, można powiedzieć, taki talent, który się pojawia juniorski, gdzieś tam Polski Związek już stara się wychwytywać takiego zawodnika i gdzieś go tam prowadzić za rękę. Gdzieś finansowanie się organizuje dla takiego zawodnika i sponsorów. No, za moich czasów niestety to jeszcze, można powiedzieć, kulało. Gdzieś patrząc na inne związki, czeski związek tenisowy, francuski, amerykański, to no jeszcze pewnie dziś jesteśmy z tyłu, ale w tamtych czasach, gdzie ja trenowałem, to byliśmy jeszcze dalej. A kiedy zapadła decyzja, że kończę karierę i biorę się za trenerkę?
Znaczy się to były takie czasy już, gdy miałem wybrać, czy idę na studia, czy po prostu dalej kontynuuję karierę i no też nie ukrywam, że troszeczkę brakowało finansów na to, na tą dalszą karierę. Niestety czym dalej jak gdyby kontynuujemy tą karierę w starszym wieku, tych pieniędzy jest więcej potrzeba. Więcej inwestycji w wyjazdy, trenerzy, wyjazdy międzynarodowe, przeloty, hotele. To są bardzo duże pieniądze i gdzieś tam wiedziałem, że albo to się idzie jak gdyby po całości, że tak powiem, idziemy. Czyli gramy wabank. Gramy tak? Wabank, albo nie robimy tego wcale. I zapadła taka decyzja, że jednak skupimy się na nauce, na przyszłości takiej, że ja będę po prostu trenerem tenisa, a nie będę już dalej kontynuował kariery zawodniczej. No właśnie, bo tak naprawdę zawodników od najmłodszych lat inwestują głównie rodzice. Oczywiście opieka związku pewnie też jest, aczkolwiek jak duże pieniądze musi rodzic zainwestować w swoje dziecko, żeby chociaż spróbowało osiągnąć te sukcesy, bo tak naprawdę gwarancji na to nie ma żadnych pewnie. Żeby osiągnąć takie sukcesy na arenie międzynarodowej, tak? Tak, zaczynając właśnie od nawet w takim wieku jak pan i jeżdżąc na te turnieje, bo to przecież wszystko jest finansowane tak naprawdę przez rodziców wtedy. Tak, tak, tak. Znaczy powiem tak, że zacząć tenisa, początki tenisa dla osób początkujących to jest około na miesiąc, no to koszty to są 150 zł na miesiąc. I dziecko może zacząć uczyć grać się w tenisa, nauczyć się podstaw gry. To naprawdę nie są duże pieniądze. Dostaje sprzęt tenisowy jak gdyby od szkółki tenisowej i to nie są duże pieniądze. Kiedy zaczynają się te duże? Zaczynają się pieniądze, kiedy zaczynamy jak gdyby profesjonalnie myśleć o tym. I wtedy powiedzmy dziecko powyżej 12 roku życia zaczyna trenować codziennie. Co tydzień są wyjazdy na turnieje, dochodzą właśnie koszty związane z wyjazdami, z hotelami. To wtedy liczymy to już w tysiącach złotych? Wtedy już liczymy to w tysiącach złotych. Ale jeśli chodzi o osoby chcące się nauczyć grać w tenisa, na dobrym poziomie, czerpać z tego radość i mieć frajdę z tego, to naprawdę to nie są duże pieniądze. To jest jak gdyby... ten przeskok jest... ta różnica jest bardzo duża między graniem profesjonalnym, a graniem rekreacyjnym, bo to musimy tutaj... A co przyciąga młodych ludzi do białego sportu, jakim jest tenis? Znaczy się, ja myślę, że do tenisa na pewno przyciąga młode osoby to, że jest to sport bardzo taki, można powiedzieć, indywidualny. Każdy może jak gdyby wyrazić siebie samego na korcie. Jest bardzo żywiołowym sportem, bardzo emocjonującym. Wiem z własnego doświadczenia i z dzieci, które u nas należy uzależnia. Daje dużo frajdy, jest bardzo przyjemnym sportem, który daje właśnie dużo, dużo radości i frajdy. Jest po prostu fajny, podoba się. Dużo dzieci garnie się do tenisa, bo wiadomo, teraz mamy czasy Agnieszki Radwańskiej, która zakończyła karierę. Jerzy Janowicz miał swoje 5 minut, jest teraz Hubert Hurkacz. To napędza tą dyscyplinę sportu w Polsce? Znaczy się, ja myślę, że zawsze każdy sukces właśnie napędza daną dyscyplinę do większej aktywności. Myślę, że tych dzieci jest coraz więcej. Znaczy, patrząc na zainteresowanie tym tenisem, to jest fajnie, jest coraz lepiej, jeśli chodzi o Ostrów, ale patrząc na inne ośrodki tenisowe w Polsce, to jednak gdzieś jesteśmy z tyłu, bo są mniejsze ośrodki, nie wiem, powiedzmy jak Piotrków Trybunalski, gdzie tam mamy 10 razy więcej grających dzieci niż Ostrów. No właśnie, w pana szkółce ile osób trenuje, jak wyglądają treningi, ile razy dziennie to się odbywa? Znaczy to zależy też od ukierunkowania dziecka, co chcemy osiągnąć. Czy chcemy, żeby dziecko chodziło na tenisa, żeby było zdrowe, żeby mu to sprawiało przyjemność, żeby nauczyło się poprawnej techniki tenisowej, żeby miało z tego radość? Czy myślimy bardziej poważnie o tym, żeby dziecko jeździło po turniejach, żeby rywalizowało? No to mamy zajęcia dla początkujących, mamy raz w tygodniu lub na przykład 3 razy w tygodniu. To też zależy od rodzica, od dziecka. Wiadomo, że dzieci też w tym wieku mają na przykład, uprawiają różne sporty, koszykówkę, siatkówkę, tenis i to jest też bardzo fajne. Ten multisport też jest bardzo dobry do powiedzmy 10-12 roku życia.
Także to jest indywidualna sprawa też, nie? A są jakieś talenty, które jeżdżą po turniejach i gdzieś tam wróży się im dużą karierę? Tak, mamy osoby takie, które jeżdżą po turniejach i osiągają już bardzo duże sukcesy. Oliwia Jędrzejak, Kacper Ponitka, Julien Laskowski, to są tacy zawodnicy, którzy już bardziej profesjonalnie podchodzą do gry w tenisa. Mamy z nimi zajęcia, można powiedzieć, to są zawodnicy, którzy już codziennie trenują. Nie? To już jest codzienny trening i jeżdżą po turniejach już rangi ogólnopolskiej, no i już niedługo zaczynamy turniej międzynarodowy. I tak na koniec właśnie, bo mam kilka cyferek, które pewnie przemawiałem do wyobraźni kibiców. Hubert Hurkacz, który tak naprawdę niedawno, można powiedzieć, stał się objawieniem, zarobił już na światowych kortach ponad $1 milion, z czego ponad 500 000 w tym sezonie. Łukasz Kubot ogólnie ponad 7,5 miliona. Marcin Matkowski 4 miliony, Jerzy Janowicz 3 miliony 700, Mariusz Fürstenberg 3 miliony, Michał Przysiężny 1 300 000. Wojciech Fibach w czasach zupełnie innych 2 miliony 700. No i przechodzimy do tych najlepszych. Nowak Dziokowicz 130 milionów, Federer 123 miliony, Rafael Nadal, o którym pan wspominał, 105 milionów dolarów. U pani, wiadomo, Amerykanka Serena Williams 88 milionów, no i nasza Agnieszka Radwańska 27 milionów. To też działa chyba na wyobraźnię zarówno dzieci, jak i chyba ich rodziców, że można zarabiać gigantyczne pieniądze w tym sporcie. Ale gdzie jest ten próg, w którym przestaje się dopłacać, inwestować tak. w karierę i zaczyna się, mówiąc kolokwialnie, spijać śmietankę? Znaczy się, tak, no to są bardzo duże pieniądze. Nie wiem, czy to są pieniądze zarobione na korcie tylko. Na korcie. Na korcie tylko, no bo to jeszcze dochodzą oczywiście inne reklamowe, sponsorskie i tak dalej. Tak, no to są bardzo duże pieniądze, tylko też musimy pamiętać, że takie pieniądze jest w stanie zarabiać powiedzmy 50, może 100 najlepszych zawodników na świecie. 100 najlepiej grających na świecie. A cała reszta dokłada do tego interesu, tak? Licząc, że zrobi ten przeskok, tak? Że zrobi ten przeskok, tak, tak. Że no wiadomo, jak ktoś się dostanie do pierwszej setki, to już naprawdę zarabia fajne pieniądze, jest go stać na wiele. Ale no, trzeba się tam dostać. No, możemy policzyć, ilu zawodników dostało się do pierwszej setki w przeciągu ostatnich 50 lat w Polsce. To jest paru. Dokładnie, to na palcach jednej ręki można policzyć. Dokładnie, nie? Dlatego to jest już, jak gdyby dostać się tam nie jest łatwo. Te pieniądze działają na wyobraźnię. Wiadomo, że coraz więcej Polaków tam wchodzi do tej pierwszej setki, że to nie jest nierealne, ale nie jest realne, przepraszam, ale no jest to bardzo trudne. Bardzo trudne i no, tak jak mówię, nie, czyli próbować łatwo, trzeba, bo tak naprawdę bez tak. tego, jak się nie spróbuje, to nie ma szans. Ostrowska Szkoła Tenisowa, ulica Paderewskiego, trener Rafał Mikulski. Zapraszamy serdecznie, bo nawet jeśli się nie dostanie światowej sławy tenisistą, warto spróbować, warto trenować tenis, bo to piękna dyscyplina sportu, choć może w Ostrowie w cieniu innych, ale naprawdę warto spróbować, bo to rozwija na pewno cały organizm. Rafał Mikulski, trener w właśnie wspomnianej Ostrowskiej Szkole Tenisa Ziemnego, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję panie Rafale. Do zobaczenia.